dawno, dawno temu był sobie lekarz Janusz Korczak. Pisał fantastyczne bajki i książki i oczywiście leczył dzieci. Pani, już nie jestem chora. Lubisz chodzić do doktora? Nie lubisz chodzić, a do tego doktora wszystkie dzieci chciały chodzić. W ramach obchodu roku Janusza Korczaka zorganizowaliśmy Korczakiadę w klubie Miraż, który działa przy ośrodku Centrum Kultury Kraków Nowa Huta. Malujemy naszego króla, pamiętając, że król ma żółtą koronę. Dzisiaj bawimy się wielkich, fantastycznych Maciusiów. Najczęściej kojarzymy Janusza Korczaka z jego twórczością literacką. Książka Król Maciuś I to pomysł na dotarcie do tych najmłodszych. A teraz uwaga, wszyscy jak Król Maciuś robimy koronę. Puh! Ślicznie! Każdy z was otrzyma naszą królewską koronę. Prawem dziecka zabawa, a obowiązkiem sprzątanie. Bo z kim się bawić będzie, jak misio w kącie zostanie? Spotkałem się dzisiaj z nimi, by w jakiś sposób zaszczepić te idee propagowane przez pana doktora. Dziecko nie tylko się bawi, ale także ma swoje prawa. Nie tylko obowiązki, ale też fantastyczną zabawę. Właśnie przez zabawę próbujemy ich nauczyć tego kodeksu, który Janusz Korczak wprowadzał w życie. Każdy będzie mógł ułożyć swojego króla. Ja nie umiem plosy, pana. A możemy razem spróbować? A ja umiem! Żeby każdy z was pamiętał naszego fantastycznego pana doktora, zasadzimy cudowne, wspaniałe drzewo. Zasadziliśmy nasze drzewo korczakowskie, które będziemy pielęgnować i razem z dziećmi będziemy starać się, by rosło jak te idee bardzo, bardzo wysoko. Przybijamy tą naszą tabliczkę, żeby wszyscy wiedzieli, że tutaj będziemy to nasze drzewko pielęgnować. Będę podrywać. W Nowochódzkim Centrum Kultury w Krakowie z okazji 21. spotkań baletofowych prezentujemy Art Color Ballet w trzech odsłonach w postaci wystawy fotografii, spektakl Tabula Rasa i Action Body Painting. Prezentowany spektakl Tabula Rasa jest dosyć nietypowy w konwencji, dlatego że odbywa się praktycznie w kolorze czarno-białym. Bardzo jest rozbudowana forma jakby choreografii, różnych elementów scenograficznych, które wykorzystujemy w spektaklu. Wykorzystywana jest również technika action painting, gdzie tancerze, performerzy, plastycy tworzą obraz na oczach widza. Technika action painting polega na malowaniu wolnymi gestami, bardzo ekspresyjnymi. Zostały zatrudnione tancerki zespołu Art Color Ballet, które pomagają w powstaniu całego obrazu. Stąd też efekt końcowy jest dosyć nieprzewidywalny, co też jest jakby podwójnie ciekawe, zarówno dla artysty, jak i widzów. Art Color Ballet jest otwartą formą kreacji. Zapraszamy do współpracy tancerzy, plastyków, performerów, fotografików, ludzi zajmujących się filmem, reżyserów, muzyków. Na czym to wszystko polega? Na łączeniu, na przenikaniu, na syntezie tych elementów. Nigdy nie jest to jakby jednolita, zamknięta jakby forma. To mnie najbardziej ciekawi i w tym kierunku próbuję łączyć te elementy. Niekiedy kreacja rozpoczyna się od muzyki, niekiedy od malarstwa, a niekiedy jest dla nas inspiracją sesja fotograficzna. Dla mnie jest istotne, że tak nietrwała forma, jaką jest body painting, malowanie ciała, może zostać uwieczniona za pomocą właśnie fotografii, filmu, no i też oczywiście obrazu, który powstał w trakcie spektaklu.
W Galerii Ośrodka Kultury imienia Cypriana Kamila Norwida prezentujemy pracę Agnieszki Łukaszewskiej, młodej artystki krakowskiej, która ukończyła Akademię Sztuk Pięknych na Wydziale Grafiki. Prezentujemy różne prace artystki, od pasteli, po portrety, szablony, zdjęcia, po performance, jak tworzy swoje portrety. Ona zasłynęła z tymi portretami, ponieważ postaci pokazane na tych portretach są takim alter ego dawnych robotników. Ci piękni mężczyźni, idący ze sztandarem, walczący i budujący nową hutę, teraz przedstawieni już jako starsi ludzie w kolorach czarno-biało-czerwonych. Ja myślę, że warto je zobaczyć, jak czas się obył z nimi. Warto jest zobaczyć, jak artystka, która od 6 lat mieszka w Nowej Hucie, tą nową hutę postrzega. Po wielu latach można na tę hutę spojrzeć obiektywnie właśnie, dostrzec jej zalety i właśnie piękno. Przyjeżdżają tutaj turyści, chcą oglądać nową hutę tak jak Wawel. I wydaje mi się, że jest to absolutnie unikalne miejsce, taki ślad po utopijnej koncepcji miasta idealnego. Pierwszy raz do Nowej Huty przyjechałam jako kilkuletnia dziewczynka. Pamiętam swoje uniesienie i zachwyt nad monumentalnym placem centralnym. Wszystkie szare, wydawałoby się, i nieatrakcyjne elementy były dla mnie równie atrakcyjne i piękne w takim dziecięcym odbiorze, jak kwitnące kwiaty na Alei Róż, stara fontanna, betonowe doniczki, jakieś elementy neonów na budynkach. To starałam się jakby zachować. Zapraszam na degustację pasującą do rozważanych przez nas tematów. Nowa Huta może być piękna, kolorowa, interesująca i dla artystów bardzo przychylna, bo jak wiemy, Nowa Huta zawsze sprzyjała artystom. Ja robię. Ja, na pewno ja, pomarańczowo. Ja